Zaczęliśmy bardzo dobrze to spotkanie. Mieliśmy swoje sytuacje i jeżeli chce się wygrywać i przeciwnika nie odbudować, to powinno się to wykorzystać i tego na pewno nam zabrakło, bo dwie takie stuprocentowe sytuacje, które przeszły. No, w drugą połowę weszliśmy źle, rzut karny i później goniliśmy ten wynik za nerwowo, graliśmy trochę za szybko, chcieliśmy to ostatnie podanie i to nad tym musimy pracować, no, ale też 2-3 razy lepiej trzeba było tą piłkę dograć i tego nam zabrakło, dlatego przegrywamy to spotkanie i przygotowujemy się już do następnego czwartkowego pucharu z Rakowem.